dzisiaj na fajną wycieczkę. Idziemy na bezludne wyspy. Miejsce, które pokazujemy tylko my. Piękna sprawa, piękna pogoda, piękny ocean, spokojny, turkusowe niebo. Płyniemy. Happy pies. Przenosimy się teraz na tą drugą wysepkę, wyspę duchów, która została zniszczona przez tsunami. Jedziemy do środka, zobaczymy, jak te domy opustoszałe tam teraz wyglądają. Tradycyjne również już sprzątanie świata. Bulb! Mike! Everything! Wszystko można na tej plaży znaleźć, nie tylko na tej, na wszystkich plażach malediwskich. Niestety woda wyrzuca przeróżne rzeczy. Nie tylko takie, które wyrzucają lokalesi, ale również niosą się te śmieci po całym Oceanie Indyjskim, z Tajlandii, Indonezji, Malezji, Singapuru, nie, tam jest sterylnie czysto. Sri Lanki miałam powiedzieć. No i Indii. No plus Malediwczycy też się dokładają. Także no niestety taki to jest obrazek, który burzy tutaj jakby cały ten obraz nieskazitelnego raju. No w raju też są śmieci, też mieszkają ludzie, też ocean nosi różne rzeczy, no jest jak jest. Ale robimy co możemy. Przynajmniej tutaj, gdzie sobie siadamy, staramy się przygotować miejsce, żeby było przyjemne i czyste. Za każdym razem. No i przyjedziemy następnym razem i pewnie będzie znowu to samo. Walka z wiatrakami. No ale co zrobić? Patrzmy na te piękne okoliczności. Nie skupiajmy się tylko na śmieciach, bo szkoda czasu. A za chwilę wejdziemy sobie tam w te ruiny. Zobaczymy, jak wygląda ta wyspa duchów zniszczona przez tsunami. Jak te domy tam wyglądają. W środku, jak to wygląda, jak tutaj w latach 2000 lokalne domostwa wyglądały. Idziemy na ruiny. Na pobliskie wyspy, tak. Trochę tu, trochę tam.
O, tak wyglądają zniszczone domy przez tsunami na wyspie duchów. No, to tutaj są te kasety VHS. Telewizor z kineskopem, płytki. No. Nikt nie zamieszkał, już nie osiedli się więcej na tej wyspie. Nie się boją tej wyspy, to jest wyspa nazywana Wyspa Duchów. Myślę, że tutaj straszy nocą, więc tutaj nikt na pewno nie zamieszka już w przyszłości też. Taka pozostawiona sama sobie. Be careful, Inge. Piękne to były kiedyś te domki z koralowców, ale dobrze, że już jest zakazane, bo niestety rafa znikała w szybkim tempie, więc budowanie domów z rafy koralowej zostało zakazane. A tu jest studnia. Tutaj takie wąskie przejście. O, Magda, mam takie Czekaj, what look? Nie, mam what look.